to stukanie. Słupkami, szpilami, walą tymi obcasami. Idę sobie. Wieczór, gwiazdy, długa cisza. A tu nagle tuk, 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 tuk. Jakby szła po kamizonach jakiś, kapslak mi w głowie eksploduje. Cały spokój i harmonia miał się jebać od razu. Jeszcze kopcą tymi fajurami. Już tylko baby palą na ulicy. I to ani opuścić przodem, bo mimo że drobiak stonoga, to lizie metr na godzinę, ani iść szybciej, bo co to za spacer, jak ciebie ściga jakieś tuk-tuk pracowate. Niby są lżejsze od nas, a nas przecież nie słychać. A one balą jak konie jakieś. Dobrze, że chociaż faceci nie chodzą na płaskim chodzą, bo to by można by palmy dostać, jakby tak cała ludność łomotała. One tak już kurwa mają. To ich charakter tak stuka, natura bardziej niż te szpile. Żeby chłop czasem za cicho nie miał, spokoju ściepko trochę. Bimbały tak jej skaczą, wsioka się wcina i tak se kurwa idzie. Wszystko obliczane na podniecanie facetów. I my mamy spokojnie pracować potem. Świadome, ufne swej władzy nad nami, obnoszą buńczucznie te swoje dziurki, szparki uzbrojone w poszlaki, noszą te dupy jak monstrancje. Jedna to mi raz przy talerzu usiadła. O Boże. Noszą te dupy jak monstrancje. Chcesz, żebym widział w tobie człowieka, nie dupę, to nie eksponuj dupy najbardziej. Chcesz, żebym dostrzegł w tobie duszę, to wyeksponuj twarz, która jest jej zwierciadłem, a nie pępek czy stringi, które ci wyłażą nad tyłkiem. One się zdają oczekiwać, żeby te ich dupy traktować jak Bóg wie co. Jedna to mi raz przy talerzu usiadła. Jadłem Chińczyka, ona stała, czekała na zamówienie swe swoje i tak se przysiadła przy stole moim. Przez jej te półdłubki wypłaszczyły na blat, a róg to się jej chyba w pipę przynał chyba. No, fajnie. Tylko, że dupą obok jedzenia mojego. I dupa ma swój czas i miejsce swoje.